Wędkarstwo jest trudne, kiedy w głowie masz swój najgorszy maj na Zalewie Zegrzyńskim. I tak, to maj 2024, ale o tym po kolei. Tu jakieś fajne ryby stoją. No piękne ryby tutaj pode mną pływają. No ale na razie brać nie chcą. Także cześć. Witajcie na kanale Co na Wędce. Ale piękne było stuknięcie. Zaraz spróbuję, bo to już któryś raz z kolei. To nie była obcierka ryby. I spróbuję może za okoniem. O, guma ściągnięta. A nie, to mogło być coś innego. Jest rozcięty ogon. Co, one dzisiaj tak nie chcą? Dobra, spróbuję jeszcze raz tą dużą. Pięknie ryby się spławiają tam już na wypłyceniu. Tam jest jakieś 3 metry, tam gdzie rzuciłem. Pode mną jest 7. Jest dość płasko, a później jest tutaj spadek przede mną. Ale to nieduża rybka. O! Kurczę, znowu. To już przynajmniej wiadomo, co to tak stukało. Ech, jak zwykle w maju. Na tarliska wracać do roboty. No jaka przepiękna ryba, ale też z 1,5 metra nad dnem. Tu jakie ryby. Cały czas tutaj piękne ryby pływają. Jakie pojedyncze, widać jest super i przy samym dnie. Wcześniej też nagrałem jeszcze telefonem, zanim założyłem kamerę. Ryb na pewno jest tutaj dużo. Spawiają się też często leszcze. O, tak jak tutaj. I liczę tutaj trochę też na okonie. Rzuciłem tą większą przynętą parę razy, ale gdzieś przy tych leszczach mogą być okonie. Tam jeszcze widać dym unoszący się z pożaru w centrum handlowym na Marywilskiej. Widziałem dzisiaj te kłęby dymu z rana, ogromne, dramat. Ale tu było całą rybę widać. Ja jej nie zauważyłem, ale chyba kamera była akurat prosto na nią. I tak fajnie się wyłożyła, więc pewnie będzie widać, co to było. A, tam lata jakiś robaczek tuż nad wodą. Ciekawe, czy spróbuję tego robaka jeszcze raz chapsnąć. I przy wejściu na taką górkę, tu jakieś ryby stały. I zaraz będę chciał na tej górce trochę porzucać. Ale się pięknie, dwa leszcze na raz wyłożyły na powierzchni. Fajnie to wyglądało. Tego białą rybu tutaj jest pełno. I jeszcze troszkę i na pewno będzie spławik. Mam nową, fajną taką bolonkę 6-metrową. Ten bacik często nie dosięgał do tych 7-8-metrowych dołków. Ale mam 6-metrową teraz bolonkę, nowiutką. I będę chciał ze spławikiem właśnie w te fajne doły, te największe leszcze spróbować złowić. I któreś miejsce na pewno sobie... O, tu jak się chlapnął. I któreś miejsce na pewno będę chciał sobie podnęcić i później przyjechać tutaj na spławik. Jest całkiem chyba fajny okoń. Spadł? Co jest? Nie jest. Bardzo fajny okoń. Rzuciłem na tą głębszą wodę i przy samym kąciku wziął na blaszkę. Tu rzucałem na głębszą wodę i dosłownie, gdzie jest wypłycenie, już tutaj prawie równo, na samym tym kąciku było branie. Ale tutaj ryba. I tu wszędzie widać, na grubo. Tu jaka piękna się odbija właśnie. Coś podpłynęła. Może by wrzucić większą przynętę. Tutaj jaki piękny leszcz. Chyba tarła nie przeżył. Takie fajne stada leszczy tutaj, przy samym kancie, na 7 metrach. Ale było branie, kurde. Ła. Ale mnie obudziło, bo już tak trochę przysypiałem. Trochę jestem niewyspany po tym montowaniu filmu. Ryby coś na razie nie chcą brać. O, chyba będzie drzemka. No są, znajduję fajne ryby, ale kurczę, nie chcą brać. No i przyszedł też czas, że trzeba trochę te grążele orzucać i zobaczyć, czy coś tam się dzieje. I
slalom gigant między liściami. Ale przepięknie. Kurde, kamera była zapauzowana. No co za dramat. Wyskoczył przepięknie szczupak spod grążela. Ślad tylko został. Zobaczymy, czy poprawi. I co, jakieś tam ryby siedzą w tych grążelach. Ale tutaj pięknie widać ryby. Przepiękne. Na spadku. No kurczę, normalnie te ryby są straszne. Już im macham po 5-10 cm. I słyszę stukanie o koni. Słyszę. I czuję stukanie o koni. A one takie niechętne. Skubane. No taki 20 parę centymetrów. No fajny okoń. Przed chwilą go widziałem na Echosondzie. No, wracaj. Ech, może teraz już na sam wieczór. Już słońce jest coraz niżej. Może teraz coś się ruszy. No tak nie chciały przez cały dzień, że to dramat. Jest jeszcze jeden okoń, ale też takie delikatne dość branie było. Fajne rybki to są takie po 20 parę centymetrów. I to statko tam stało. Widzę, że stoi. Goni, czasami postrzypuje ten ogonek. Już jest taki ponadrywany. Ale co tym rybą jest, to kurczę nie wiem. No i teraz prowadziłem jednostajnie przynętę. Jest kolejny. Dosłownie identyczny jak poprzednie. Nawet nie muszę daleko rzucać, bo to wszystko jest 10-15 metrów może ode mnie. Te rybki stoją, nie wiem co one tam mają, co szukają. Czy tam jest coś, nie wiem, jakaś ochotka, coś. I zaraz pewnie odpłyną i tyle będzie z ryb, znowu trzeba będzie je szukać. Jest, ale malutki dramat. To już jest tyci okonek. O, no, może przepłynę, pokażę jak te ryby wyglądają. O, tutaj też się jakieś ryby kręcą. Na wstecznym sobie przepłynę. Tu już jakaś ryba jest przyklejona do dna. Tutaj kolejna. Tutaj coś odstaje, też pewnie ryba nieduża. I schodzę. Teraz jest właśnie to wypłycenie, na które rzucałem i gdzieś tutaj były te brania. I tu są takie ryby, wygląda jakby ryby były przyklejane dosłownie do dna. Stały na samym dnie. Tutaj coś możliwe, że jest też jakaś ryba. Tutaj są jakieś ryby. No cały czas je widać. Wcześniej nawet większe były, ale teraz ich nie widzę. A, patrzę na echosondę, trochę krzywo spłynąłem. Trochę bardziej w tą stronę powinienem. Ale są, tutaj coś widać nawet. 11 godzin na rybach. Albo ponad 11 godzin. Nie pamiętam, czy byłem koło 7 czy koło 8. A tak naprawdę wystarczyło tylko wieczorem sobie przyjechać. Trochę tych okoni połowić. Wrócić, cały dzień odpocząć. Zdrzemnąć się jeszcze. Tu są chyba jakieś gody perkozów. Te już mają jajka. Także witajcie na kanale Co na Wędce. Tam jest dość spora fala, sporo skuterów i sporo motorówek, więc będę próbował w takich jakichś zatoczkach, tam gdzie trochę spokojniejsza woda. Rano była jeszcze praca, a teraz jest godzinka 13:48, dopiero przed chwilą przepłynąłem. Skuboniec jak śmiesznie przeszedł po wodzie. Jest, siedzi pierwsza ryba. Ojejku, jaki maluszek. Maluszek.
ale połknął. No i szybko się udało odhaczyć. Maluszek. Ale pierwszy szczupak dzisiaj. Wyszedł gdzieś tutaj z tych roślin. Chyba je widać, wystają trochę z wody. I jest piękny okoń. O, spadł. Taki 20 parę. Nie miał 30, ale fajnie za blaszką pogonił. Blaszka piątka. No i właśnie i takie twitche, i takie blaszki obrotowe. Bardzo łatwo jest też na płytkiej wodzie poprowadzić. Dość wolno. Ale ten okoń wyszedł dosłownie tutaj spod samej łódki prawie. O, idzie kolejny. Było go widać. Skubaniec szedł za przynętą, ale chyba nie do końca jest chętny do jedzenia. Widać teraz tutaj po prawej stronie. Wcześniej były po lewej, teraz po prawej stronie jest stado ryb. No tutaj chociaż trochę widać te rośliny w pełnym słońcu, jak nie ma wiatru, ale kurde, ciekaw jestem, czemu ta woda taka brązowa jest. No i niestety, obławiam każdą dziurę w grążelach, ale te ryby coś nie wychodzą. Było widać je na tych kantach, tutaj na te 3 metry, 2 z groszami, ale w samych grążelach już jakby ryb nie umiem skusić, jeśli tam w ogóle są. Płynę teraz tutaj między te grążele, tak żeby po tych liściach nie jeździć silnikiem. Ale tutaj jest tych malutkich rybek, takich 1-2 centymetrowych dosłownie. Ale jak jest straszny osad na tych roślinach wodnych. Kurde, masakra, to co się teraz ruszyło. Jak silnik trochę wody wypchnął w tamtą stronę. No jakiś dramat, taki szlam jest na tych roślinach. Tutaj wszystkie te rośliny są jakby czymś, nie wiem, oklejone. O, tutaj nie wiem, czy mi się uda to pokazać. Są ogromne ilości o takich malutkich rybek. Ale nie widać na nich ani żadnych prążków. Nie wiem, czy to są uklejki. Ciężko powiedzieć. W miejscach, w których rzucałem, ryby są cały czas jakieś. Nie wiem, co to za ryby. Część z nich, duża część z nich jest podniesiona. Ta jest trochę niżej, ale też jest z metr nad dnem. Właśnie się zatrzymałem też tutaj w takim wcięciu. Ryb jest cały czas widać pełno, ale nic na razie nie bierze. Jest pierwszy okoń od bardzo długiego czasu. Wziął ze spadku. Jest godzina 18:15. Może teraz jakiś wirujący ogonek. Kurczę, no piękne ryby cały czas tutaj widać gdzieś, gdzie rzucam. Ale kompletnie nie ma żadnych brań. Jakieś turchnięcia, jakieś dotknięcia, nie wiem, może to białoryb, ciężko mi powiedzieć, bo nic nie złowiłem tutaj. No co jakiś czas te okonki się trafiają. Ale generalnie dramat. Jest pierwsze branie, pierwsza rybka. Ale to coś niedużego chyba będzie. Ale prezent na dzień dziecka jest. No kurde, coś po drodze szarpnęło i tutaj jakaś większa ryba przypływa. I tym razem jest chyba okonek, ale malutki, malutki, bardzo malutki. No i stoją jedne koło drugich. Albo się nawet zmieniają miejscami, nie wiem. Albo cały czas nawet stoją razem. Ciężko powiedzieć. Ale bardzo często mi się zdarza też właśnie, że sandacz okoń na przemian. Co jakiś czas jeszcze szczupak wejdzie. Albo sumek.
I tutaj są takie zaczepy od starego mostu pozrzucane. I widać przy zaczepach jedna ryba, druga ryba. Ale było fajne branie. Tylko to chyba mała ryba była niestety. I teraz większa przynęta, główka 20 czy 21 gramów. No i może na ten dzień dziecka udałoby się coś większego złowić. No i było fajne branie, ale to chyba też nieduża ryba niestety. Próbowałem przed chwilą też większą przynętą, ale w ogóle dotknięcia nie było. Chcę sprawdzić, czy jakieś okonie większe się odezwą. To było delikatne branie i mam coś, ale nie, no to się nie rusza, to musi być jakiś zaczep, który ciągnę. Co to będzie? O, ale gałąź. No i za chwilę mnie ta pompa, która idzie, przegoni z wody. Ma być jakiś bardzo mocny deszcz, widać, jaką się leje z nieba. Ale jest pierwszy sandaczyk czerwcowy. Trafił się jakiś okonek. O, i wiatr przyspieszył. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce. W lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.